Ja też tęsknię za tobą. Nie dają mi spokoju. Cierpię przez ciebie. Torturują mnie. Oszaleję. Przeze mnie? Kto się dręczy? Rodzina Chavarria. Torturują mnie. Za to, co im zrobiłaś. Strasznie cierpię. Płacę za twoje grzechy. Dlaczego ty? To moja wina. Ty jesteś niewinny. Mów. Jestem bardzo zmęczona. Musimy przerwać. Nie, błagam. Postaraj się. Nie przerywaj kontaktu. Marcos chce porozmawiać z matką. Chcę z nim rozmawiać. Marcos. Nie chciałam cię opuszczać. Obiecałam, że będę przy tobie, dopóki jesteś w ciąży. Czuję się winna. Nie martw się. Przyda ci się trochę spokoju. Rozumiem cię. Ale może zmienisz zdanie. Pamiętaj, zawsze jesteś tu mile widziana. Dziękuję. Mam nadzieję, że Benjamin zmieni zdanie. Uważaj na siebie. Zadzwonisz? Tak. Pozdrów Marianę. I Sebastian? Co u Sebastiana? Jak się miewa? To hermano jest un desastre. Zawiódł mnie. Rzucił medycynę, żeby być kucharzem. Sebastian. Choć jesteście bliźniakami, a pesar de ser tu jefe, bardzo się różnicie. No se parece en nada a ti. Sebastian to całkowite zero. Zawsze się różniliśmy. Nawet w kwestii preferencji seksualnych. Z tym jest lepiej. Zaczął chodzić z dziewczyną. Głupią, ale zawsze to dziewczyna. Sebastian nie jest zboczony. Nie. Sebastian zawsze lubił dziewczyny. To ja wolałem mężczyzn. Byłem homoseksualistą. No. To niemożliwe. Tak mi przykro. Dobrze się pani czuje? Może wody? Albo coś mocniejszego? To za dużo. W porządku. Pomogę pani. Może wody? Musimy uważać na Fernandę. Nie da nam spokoju, dopóki się nie dowie, dlaczego pokłóciliśmy się z mamą. Powiedzmy jej. Ma prawo znać prawdę. Że Gerardo jest jej ojcem? Załamałaby się. Fernanda jest niezniszczalna. A ty? Myślałaś, że jesteś córką Gerarda i próbowałaś popełnić samobójstwo. Fernanda też mogłaby zrobić jakieś głupstwo. Fernanda jest twardsza od nas. Nie straciłaby głowy tak jak ja. Nie sądzę. Wciąż coś knuje z mamą. Nie wie, co to za kobieta. Nie wie nawet o tym kochanku z kasety wideo. Cicho. Robimy balangę w piżamach? Jeszcze się nie wykąpałeś? A po co? Nie chcę wytrzeźwieć. Fajnie było, co? Jak mogłaś oblać ręce? Przecież nic ci nie zrobił. A ty się przestałaś do Martina jak pijawka. Dobrze całuję? Nie polecam.
¿Por qué no? Dlaczego? Przecież jesteś zakochana w José Antonio. Ale zanim go uwiodę, mogą minąć tygodnie. Może miesiące. Może całe życie. José Antonio będzie mój albo niczyj. Zobaczycie. José Może wezwać taksówkę. W tym stanie nie może pani prowadzić. Byłaś wspaniała. Wydawało się, że naprawdę zawładnął tobą duch Marcosa. Zależy ci tylko na pieniądzach. Na tobie zależy mi bardziej. Nie chciałam tego robić. Zmusiłeś mnie, żebym skrzywdziła tę biedną kobietę. Lucrecia de la Torre nie jest biedną kobietą. Skrzywdziłam ją dla pieniędzy. Uspokój się. Stało się już po wszystkim. Jutro odbierzesz należność od pani Raquel. Jeśli masz wyrzuty sumienia, wyspowiadaj się u Pabla i sprawa załatwiona. Gardzę tobą. Rozumiem, że się na mnie gniewasz, ale za parę dni, kiedy będziemy się wygrzewać na bezludnej plaży... Idź do diabła. Robię to tylko dla ciebie. Doktor Dibos spojrzał na mnie i zapytał: głupcze, ile masz neuronów? A ja udaję idiotę i zaczynam liczyć. 1, 2, 3... Odpadłeś mu. Nie zamierzam się przejmować. Jeszcze jednego? Musimy już iść. Tak wcześnie? Musimy wcześniej wstać, inaczej zadrzemy z doktorem Dibosem. Boicie się go? Odwiozę was. Nie, moje auto jest szybsze. Dziękujemy, ale damy sobie radę. Na pewno? Podwieźć cię? Wolę unikać złego towarzystwa. Jaka słodka. Do jutra. Dziękuję ci za wszystko. Do jutra. Ciao, Martin. Ciao. Ciao. Martin, me ama. Kocha mnie. Bardziej niż Eryka ciebie. Bardziej niż ty, Milagros. Nie śpisz? Chciałam napić się herbaty. Zaparzę ci. Carlota się wyprowadziła. Będzie mi jej brak. Wróciła do córki? Nie martw się. Nie wyjechała na koniec świata. Będzie cię odwiedzać. Nie zechce. Dlaczego? Z powodu kłótni z panią Lucrecią? Raczej nie. Zakochała się w panu Benjaminie i jest zazdrosna o panią Lucrecję. Jesteś bezczelna. Nie mów tak o Carlocie. Kocham ją jak matkę. Przepraszam, nie chciałam pani urazić. Idiota.